Na pewno ten program nauczy dużą popularność. Na ulicach kobiety ci się zaczepiają, twoja żona nie jest zazdrosna? Żony nie mam, także nie ma być to zazdrosny, ale znaczy myślę, że tak, na pewno tam od czasu do czasu się znajdzie ktoś, kto zaczepi, ale ja wiem, no rzeczywiście, no to mi było o tyle łatwiej ze względu na to, że puszczam płytę swoją na wiosnę, pokażę się od tej strony zupełnie innej, dlatego też mi ten program był, żeby mi pomóc, to żeby później może było, będzie łatwiej. Zobaczę, jak się płyta sprzeda, tak? Zobaczę, czy się spodoba. Robię to z czystej pasji, także nie robię tego, że tak powiem, na siłę, że musi wyjść. Jak to mówię, jak wyjdzie, to wyjdzie. No. Czyli program był po to, żeby wypromować na przykład płytę. I zespół, tak. Zespół u siebie. I przede wszystkim dobrze się pobawić, no bo to jest naprawdę, naprawdę fajna zabawa i przede wszystkim poznaje się fajnych ludzi, którzy występują w tym programie. Także to też jest fajne. Dlatego ciężko się z niego odpada, tylko i wyłącznie przez to. To powiedz szczerze, jak góral, czy rzeczywiście jury Tańca z Gwiazdami jest takie podzielone, że to Józefowicz coś troszeczkę mąci? Jak to tak naprawdę jest? Że Natasza jest źle przyjmowana? Nie, no, że ja zupełnie na to nie patrzyłem. Wręcz przeciwnie, ja to powiem, jeśli chodzi o pana Józefowicza, jest to bardzo fajny facet, który jak już ma coś powiedzieć konkretnie, to powie konkretnie. Nie, że tak powiem, ściemnia, nie wymyśla. Jak ma to powiedzieć to, co myśli i tak jak jest i to powie. A to jest, mi się wydaje, ważne. No wiadomo, że pan Galiński i pani, jak to mówią, Czarna Mamba, patrzą ze strony technicznej na taniec, no. Wiecie co, no, ten program rządzi się swoimi prawami. Ja jestem zadowolony, nie żałuję niczego. Chciałem oczywiście serdecznie pozdrowić całe jury i wszystkich, którzy tam tańczą do tej pory. A Natasza? Co sądzisz o Nataszy? Czy wolałbyś Nataszę, czy Kasię Skrzynecką? Katarzyna Skrzynecka na pewno prowadziła to lepiej dawała sobie radę. No. Natasza jest tym, że tak powiem, nowa, także, ale widzę, że chyba z odcinka na odcinek coraz lepiej. Ale przyzwyczajeni jesteśmy do Katarzyny, także. Także ona jeszcze nam zostanie. No, najważniejsze jest to, że jeszcze został Piotrek Gąsowski, no bo on dalej trzyma z żartem i umie poprowadzić ten program chyba na najwyższym poziomie. Nie oszukujmy się, no. To jest fajny facet, dlatego fajnie prowadzi ten program. No. Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić widzów WPTV, Stanisław Karpiel-Błyska, Polska Południowa, Zakopane. I co mogę więcej powiedzieć? Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia dla wszystkich odwiedzających tą wspaniałą stronę.